czwartym tygodniu życia płodowego u dziecka zaczyna kształtować się ucho. Między 10 a 20 tygodniem zaczynają pojawiać się pierwsze synapsy słuchowe. Oznacza to, że dziecko zaczyna w swojej pamięci zapisywać nie tylko dźwięki czy linię melodyczną, zaczyna zapisywać całe utwory. Co więcej, dziecko kształtuje sobie pewne preferencje słuchowe, wybiera, które utwory lubi słuchać, których nie lubi słuchać. Większość mam, które noszą poczęte dziecko, mówi, że dziecko swoimi ruchami, swoim kopaniem bądź delikatnym łaskotaniem informuje je, która muzyka im odpowiada, która nie. Swego czasu przeczytałam w książce taką historię małżeństwa, gdzie tatuś co wieczór czytał dziecku bajki. Pewnego dnia wyjechał w delegację. Pierwszego dnia jego nieobecności dziecko bardzo mocno się ruszało, informując mamę, że nie rozumie, o co chodzi, dlaczego te bajki się nie pojawiają. Następnego dnia dziecko zamarło w bezruchu. Mama była przerażona, że z dzieckiem dzieje się coś złego. Kiedy trzeciego dnia tata wrócił do domu i powiedział już w progu: dzień dobry, kochanie, wróciłem, dziecko prawie urodziło się z tej radości, że widziało tatę. Tak bardzo się cieszyło, tak bardzo chciało się w niego wtulić, tak bardzo usłyszeć jego głos. Dziecko przez cały okres ciąży, przez cały okres życia prenatalnego otoczone jest wieloma różnymi dźwiękami. Przede wszystkim są to dźwięki pochodzące z matczynego ciała. Chyba najbardziej powszechnym i takim najbardziej utrwalonym w naszym umyśle jest bicie serca mamy. To tak istotny i tak ważny dźwięk, że w każdej chwili naszego życia, kiedy tylko słyszymy rytmiczną muzykę, nasze nogi same zaczynają tańczyć, a ciało zaczyna podrygiwać. Ta rytmiczna muzyka ułatwia nam uczenie się, zapamiętywanie. Ta rytmiczna muzyka ułatwia nam wyciszenie się, zrelaksowanie. Kolejnym dźwiękiem to jest szum krwi przepływających w żyłach i tętnicach. Bardzo często relaksujemy się przy szumie morza, przy szumie potoku górskiego albo przy szumie wodospadu. Jako dzieci przykładamy muszlę do ucha po to, żeby wysłuchać w niej zaklęty, ukryty szum. Z okresu prenatalnego, czy najbardziej zbliżonymi dźwiękami, utworami odpowiadającymi poczętemu dziecka są chorały gregoriańskie. Te chorały gregoriańskie śpiewane są przez mężczyzn, a dziecko poczęte najlepiej słyszy głos męski, w dodatku odpowiednio przerobiony odpowiedniej tonacji. Oprócz tego chorały gregoriańskie mają jak gdyby pogłos, a poczęte dziecko słyszy właśnie taki pogłos. Okazuje się, że jeżeli urodzi się nam dziecko nadwrażliwe, nadpobudliwe, nadreaktywne, to chorały gregoriańskie potrafią zastymulować prawidłowy rozwój jego mózgu, potrafią go wyleczyć.